można? No pewnie, jak leci mój dostanie. O tak, i się i pan. Dobra. Słuchajcie, jeden Marian, bo za dużo napompujesz. Po prostu przygrywał. Jo. Czyli mamy organy XIX-wieczne, ale tu mamy były organy znacznie starsze. Czyli XVI-wieczne, bo słuchajcie, rodzina Kostku, czyli na tym terenie żenowała. 1500. I 100 lat. Tak. I ta rodzina organów, no, czyli ten Krzysztof Kostka, który nie dużo był starostą wolubskim, tu na naszym rejestrze wszystkich Kostków, którzy tu przez te lat stok urzędowali. Czyli był fundatorem organów, ale mało tego, ołtarza również. Bo ten ołtarz, który zobaczycie, słuchajcie, w oryginalnym kształcie i został nam się do czasów nam tutaj współczesnych i nigdy nie był malowany. Ostatnio się doczytałem, że nigdy to nie było malowane. Ale główny ołtarz, pan mówi? Główny 1640 rok. 1640 rok, dokładnie. No słuchajcie, po prostu niech. Tak te cegły tak brzydko wyglądają. A słuchajcie, to jest równomierne rozłożenie, żeby dociążyć ten miech. Nie wierzycie? Jak organista przygrywa, niech pracuje. Tylko ale niech pracuje. Jak to, żeby powietrze po prostu się dostało, coś tam musi gdzieś przejść. On się unosi, pracuje, pilnuje. Brzydko wygląda, no bo brzydko, ale tak musi widocznie być. No zapraszam cię na kurs. A tu pamiętam, że krzyż wisiał. No teraz na dole. Słuchajcie, macie te organy XIX-wieczne, tam specjalnie zależy. Tu były te XVI-wieczne organy. Tamtą dziewczynę, to jest bite, słuchajcie, 1300 do 1320. Sklepienie gotyckie. Krzyżowo, żebrowo, żebrym, żebrym po środku, czyli wzdłuż. Wysklepka właśnie na bodach, kryponimy. Tam takie żeberka po prostu się rozchodzi. I tam macie ten ołtarz główny z około 1640 roku. Nie jest w moim kształcie w formie do czasu, nie mam skończyć się w zasadzie. Powyżej ta pewna gotycka pieta z 15 wieku. Powyżej Katarzyna Aleksandryjska, to jest właśnie tam. Malunek tej pani z mieczem i z koroną, czyli tej Katarzyny, bo w herbie dzisiejszego naszego miasta jest też Katarzyna Aleksandryjska. Kościół podwiązany i miasto herb posiada po prostu też Katarzyny Aleksandryjskiej. Krzyż po lewej stronie, jak do zakrysty się kończy, słuchajcie, 14-wieczny. Tutaj na dole, tak, tu miejscowi to wiedzą, że takie krzcienica, czy kropienica, jak byśmy mówiono w kamieniu, na dole, dokładnie. Tęczowy czy belka tęczowa z około 1730 roku. Zarówno od podróżowania jako towarzyszący po prostu alternacji takie malowidło. Taki szkic nigdy nie dokończony. Malarzowi zabrakło Jezusa w ogrójcu, zabrakło pieniążku na farbie. Może zmarł albo po prostu musiał uciekać. To wymaga naprawdę. Wejście konserwatora, żeby to jeszcze uratować. Ambona rokokowa z XVIII wieku. Ma niżej barokowy, też z XVIII wieku. I tam na dole po prawej stronie jest nagrobek tego Krzysztofa Kostki. Pierwotnie był pod ołtarzem głównym, ale przeszkadzał w robieniu nabożeństw. Przeniesiono go tu na stronę po prostu północną. I wam powiem, że te przeniesienie tego nagrobka i odkrycie tego tutaj szkicu, to tak po drugiej wojnie światowej, około lat 1950. W tym latach tak gdzieś to się zazębia. Po prostu poru. A jak z pochówkami tu było? A on, to dojdziemy do pochówków. 7 ołtarzy bocznych było w kościele Kolubiu. Dzisiaj są 4. Oprócz ołtarza głównego, 4 boczne. Świętego Świętego, Świętego Józefa i Świętego Mikołaja. Tak czasami mówimy Kostków, ale Mikołaj, bo tam ten nagrobek Kostki. Ale najstarszym miejscem pochówku to było wnętrze kościoła. Dla darczyńców, jak ktoś się ufundował, w kościele mógł być pochowany. Dwie płyty nagrobne. Jedna, a później doszło pod tym dywanem i druga za kratą przy wejściu.
Jak coś ufundował, to tu mógł być pochowany. Zatarte są napisy, kartusze herby, po prostu przez wiernych, którzy tutaj uczęszczają. A pozostałych mieszczan, tych biedniejszych, chowano wokół kościoła ogrodzonego tym niskim murem. Ale tutaj trumnie. A tego biedaka, dziurę wykopywano, katafalkę. Ale tu ma do tego użytku, otwierano dno i po prostu do ziemi chwalono. To co, te tacy, co w kościele są podziemia, nie? Skoro nachowano. Dokładnie, dokładnie. Słuchajcie, i zawsze wiecie dobrze, że tajemne przejścia zamku Golubskiego do tego kościoła naszego, Golubskiego, do Radzik Duży i poza zamek takowe są na dzień dzisiejszy. To słuchajcie, tajemne przejścia też są. Byliście kiedyś na zamku zwiedzać? Jest tajemne przejście. Ale ja myślę, że to trochę legendy w tym jest, takie trochę bajki. Ale skoro się pisze w księgach, jakie to jedno, zawsze coś jest. To coś na rzeczy na pewno, słuchajcie, się ma. Legendy to są legendy, wiadomo, że można dodać. Ale tu też, słuchajcie, jest takie przejście, Mariusz to dobrze wie, takie drzwi na dole. Można sobie wejść i na zakres. Tam, tak. Tam można, przepraszam, na prezbiterium sobie można tymi drzwiami. Takie schódki są jak te zwykłe, tylko znacznie węższe. Ale można tam sobie do góry po prostu tymi schódkami. Pięknie. A to nie idzie w podziemia tam? Czy w ogóle jak podziemia? Nie, tylko do góry idzie. Podziemia. Czy w ogóle podziemia jakieś są tutaj? Kolega takich młodych, tak tam sam pracuje, robi kiedyś na zamku, się zastanawiamy z tego. Na środku dziedzińca była studnia. Dokładnie, z tej studni to tajemne. Wejść tam na dół. Nie. To skoro, proszę pana, pan wspomina, gdzieś schody w środku też były. Że była studnia i oczywiście, bo tak piszą. Nie tylko tego, bo i tak Janukosz pisze, słuchajcie, czyli czasy te krzyżackie, bardzo dawne. I taka była. No pan, ja wiem, że mam dopowiedź. Słuchajcie, nie nasze czasy, że ten chłopak widział tą studnię na zamku. Nie. Bo kto na zamku urzędował, do tej studni dosypywał. Ale są wejścia, tajne przejścia, drzwi po prostu, którymi można było się w zamku ulotnić. Poza, słuchajcie, zamek. Jeszcze do dzisiaj jest takie wejście tam. Zobaczmy, tam są wejścia z baszty dość głęboko odkopane, że do tych tajnych przejść tak, na pewno. Ale ja mówię od strony liceum. Te tam wejścia. Takie wymurowane coś teraz. Ja chciałbym się spytać, jak to w ogóle z podziemiami? Czy w ogóle są jakieś podziemia, czy pochówki tylko były kopane, nie? To znaczy. Dokładnie tutaj. No, bo były kopane, ale czy jakieś podziemia, jakiś fragment może jakieś podziemi jest? Nie wchodzi, na pewno jest, ale my nie wchodzimy, bo nie mamy możliwości. Powiem tak. Tu jeszcze kilka lat by trzeba, żeby konserwator wszedł i to po prostu przebadać wszystko. Naprawdę kilka, może kilkanaście lat. Duży nakład po prostu pieniędzy. A pan mówi, że tam co na zamku wychodzi spod strony liceum, no to dobrze wiecie, że tam było ognisko. Tak. No. A to od czego to zostało? No, pan mi powie. To nie było tajne wejście do zamku. Nie. To są z Gdańska, czyli Gdańska co? Takie ubikacje, uformy. No, kopki robi. I mało powiem, na stronach północnych zawsze w kierunku Gdańska, czy tam na przekór Gdańska, jak to woli, ale zawsze w kierunku Gdańska po prostu. Gdańsk tam się do Krzyżaków dobiegł, że po prostu. Tak, że tyłki wypinali na Gdańsk. Gdańsko wychodzi na wschód. Oj, to tak pan. No ale tak można było sobie robić. Tak jak to Trójmi, ktoś powiedział, że na południe wychodzi. Zawsze na stronach tym mocnych. Tak, ale ja rozumiem. Wie pan, dlatego na zamku. No dobra, jesteśmy w kościele, dobra, to. Słuchajcie, nie będziemy rozumieli takich rzeczy, dobrze wiecie. Tamta część bardzo stara. Do 1320, do 1350, tą część. Ale zobaczcie sklepienie. Dziesiąta belka od tego, sobie. Jest data wyciśnięta. 1590. Także ten kościół za czasów tych wojen polsko-krzyżackich to był palony. Ten nasz kościół. I powiedzmy, najbardziej ta część dostała ognia. Że te sklepy. Lata 1500, słuchajcie, 90. Idziemy wyżej, zobaczycie rozwiązania, bo bardzo rzadko można takowe spotkać gdziekolwiek ze starych budowlach. Ale to są drzewo sosnowe, ciosane ręcznie, chociaż na krajach Europy Zachodniej w tamtych czasach już były takie, ale to są drzewa ciosane ręcznie. A pan powiem skąd sprowadzone, ale pojedziemy zupełnie w inne miejsce, podam sobie później po prostu do patrzycie. Także pierwotnie jeszcze był, wrócimy do ołtarza głównego,
1640, a skoro fundował Krzysztof Kostka, to jeszcze musimy się wrócić po prostu do tego. Ale Kostka był wcześniej niż 1640. Ale mówię, że on ołtarz główny też ufundował przed tym, który tutaj był. Również ponad tak, piękny, może jeszcze piękniejszy nawet. A tu mieszczanin Golubski ufundował. Słuchajcie, naprawdę ten ołtarz to jest rarytas na kraj tutaj nasz, bo mało spotkać takiego ołtarza jest. Żeby w takim formie, tu się turyści przychodzą, mówią, że on był skonserwowany teraz, czyszczony, nic nie było robione. Tak jak pierwotny ostał, tak do dzisiaj nam tutaj. Ale służy. Podobno jest podobny do ołtarza w Chełmży. No po prostu Peplińskiego jest też zbliżony. I Peplińskiego, tak, tak. Dokładnie, jest zbliżony, a poprzedniego powiem nam tak, nie wiadomo co się stało z tym poprzednim, który był, czy go rozebrano, wywieziono gdzie indziej, czy po prostu go rozkradziono, nie ma wpisów, gdzie z tym poprzednim ołtarzem pięknym się stało, nie wiadomo. Także idziemy wyżej, tutaj następnie do góry.